Wyżowo-niżowa przeplatanka utrzyma się w pogodzie jeszcze do poniedziałku. Sprawdźmy szczegółową prognozę. Ula Matysiak, zapraszam. Pogoda nad Pomorzem kształtuje się teraz na skraju wyżu z nad Skandynawii i Rosji Północnej, a ośrodkami niżowymi z nadmorza Czarnego. Pozostajemy w dość ciepłym powietrzu, które napłynęło do nas ze wschodu. Dodatkowo w naszym regionie cały czas zaznacza się pofalowany front atmosferyczny, obejmujący głównie Polskę południową. Jutro przejściowo napłynie do nas nieco chłodniejsza masa powietrza z północnego wschodu. A nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, z rozpogodzeniami do bezchmurnego nieba. Temperatura wynosić będzie od 11 do 14 stopni. Poza tym słaby i umiarkowany wiatr oraz niezbyt stabilne ciśnienie, które teraz wynosi 1016 hektopaskali. Spójrzmy, co przyniesie niedziela. Zapowiada się dość pogodnie przy małym, może umiarkowanym zachmurzeniu. Temperatura w Helu obniży się do 16 stopni, ale w centrum już wynosić będzie 19, a w południowej części regionu nawet 20. Wiatr raczej umiarkowany, ale chwilami może powiać mocniej, oczywiście na wybrzeżu. 1017 hektopaskali, tyle wyniesie ciśnienie jutro w południe, po czym zacznie się nieco obniżać. Nocą będziemy mieli dość spokojne morze. Maksymalna siła wiatru to 3-4 stopnie w skali Beauforta. Kierunek północno-wschodni i taki pozostanie także w niedzielę. Stan morza wyniesie 2-3. To już wszystkie informacje o pogodzie. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.